powiecie sieradzkim nie było wypadków, odnotowano 7 kolizji. W żadnym ze zdarzeń nie było ofiar śmiertelnych ani osób rannych. Zatrzymano jednego nietrzeźwego kierowcę, 3 prawa jazdy za przekroczenie prędkości oraz 12 dowodów rejestracyjnych. Skierowano 6 wniosków o ukaranie do sądu. Wystawiono 190 pouczeń. W powiecie łaskim nie odnotowano w tym czasie żadnych wypadków drogowych. Doszło do 6 kolizji. 3 z nich dotyczyły zdarzeń z dziką zwierzyną. Podczas trwania działań zatrzymano 3 nietrzeźwych kierowców będących po użyciu alkoholu oraz jednego kierowcę za jazdę pod wpływem środka odurzającego. Zatrzymano 5 dowodów rejestracyjnych, 1 za niewłaściwy stan techniczny i 4 za brak badań technicznych. W powiecie zduńsko-wolskim policjanci odnotowali 8 kolizji i 1 wypadek drogowy. 28 października w miejscowości Pstrokonie dachował samochód, a kierowca został przetransportowany do szpitala helikopterem. Ponadto funkcjonariusze ujęli 6 nietrzeźwych kierujących, w tym 2 z nich było pijanych, jednocześnie mając orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Co ciekawe, jeden z nietrzeźwych kierujących jechał hulajnogą elektryczną, spowodował kolizję i miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie.